Witam w Mortal Shell. Odrodziłem się przy tej koleżance po wczytaniu gry. I ona chyba jest checkpointem sama w sobie i też tam na ścianie była taka twarz jak jej, czy taka maska, więc myślę, że ona może być naszym checkpointem właściwie. Mam taki apel na początek odcinka. Naszła mnie taka myśl i myślę, że ona jest wspaniała po prostu. To jest mój apel do CD Projekt Red, aby zrobili Wiedźmina, czy coś w stylu Wiedźmina, w sensie w klimacie słowiańskim, co będzie jednocześnie Souls-like'iem. Moim zdaniem to by było piękne dzieło. Wyobraźcie sobie bossa husarza, albo jakiegoś demonicznego kniazia. No w każdym razie w ogóle też grałem niedawno sobie trochę w Cyberpunka i wiem, że w ogóle idę w randomowym kierunku po prostu przed siebie. A chyba nie do końca w randomowym, bo tu już byłem. I chcę powiedzieć, wyrazić może niepopularną opinię w Polsce, ale to nie jest dobra gra w moim odczuciu. Cyberpunk. O, ta żaba... Aha, zatruwa, tak? Ej, w ogóle... Chwila, o co? Ja zaraz umrę, nie? Czy nie umrę? W razie czego cofam się tutaj. Nie mam w ogóle zdrowia, tak to wygląda. Chyba, że trucizna mi na przykład... A nie, coś mi zjeżdża. To mam jakby pod paskiem zdrowia jeszcze drugi pasek zdrowia. Okej, no nie wiem, czy ja jestem w stanie... Zarodnik taru. Może to mnie wyleczy jakimś cudem? Czyli przedmiotu. A jest faktycznie... Zmniejsza obrażenia od trucizny, tak? Nie, zadaje 40 punktów obrażeń trucizny, no to fajnie, jeszcze się zatrułem grzybem, dlatego tak wszystko mi się kręci we łbie teraz. No to chyba będziemy mieli okazję zobaczyć, co się dzieje, kiedy umieram, bo tak mi to wygląda, że będzie umierane. Nie wiem, co oznacza pasek pod tym czerwonym paskiem zdrowia, przeżyłem jednak, ale nie jest dobrze. O, dobra, zobaczcie, no faktycznie u niej się uleczyłem. Także dobra, faktycznie jest ona pewnego rodzaju ogniskiem. Mam też jakąś taką białą kropkę tam przy tym pasku po lewej stronie. I nie wiem, co to oznacza. Dobra, chciałbym tę ropuchę może jednak spróbować pokarać, o ile ona tutaj będzie. Teraz jej nie ma. Tam słyszę te straszliwe dźwięki i zaraz tam pójdziemy, ale chciałbym to zbadać najpierw. Stary więzień siedzi zadowolony, czeka na nowe wieści. Nienarodzonych trzeba powitać darami, ale to oni to nie wręczą w zamian za niezłomną lojalność. Kurde, widziałem te kolejne wnyki, a tych akurat nie. No ale jakoś bardzo dużo zdrowia mi to nie zabrało, jednak jak będziemy w nie wpadać tak nieroztropnie, to się to dobrze nie skończy. Nie wiem, czy ja powinienem tutaj iść, bo ten wróg wygląda przestraszliwie. To jest jakiś troll? Czy... Grisha, aha, to jest boss, tak? To już się na bossa wpakowałem, fajnie. No, obrażenia są mizerne. Ty, Grisha, jesteś... powolną istotą, czy... Aha, dobra, drugi atak jeszcze wjechał. No... Nie widzę szans. Aha, dobra, on mnie wywalił z powłoki. I nie wiem, co teraz właściwie. Czy ja mogę tę powłokę odzyskać? Spróbujmy Grisha odciągnąć z tamtego miejsca. A widzę też, że można uciec chyba z tej areny walki z Grishą. Jest tutaj też... O, faktycznie, dobra, można. I zniknęła mi ta kropka przy pasku zdrowia, więc wnioskuję, że teraz sobie po prostu... Utraciłem jedno życie, coś w tym stylu. Grisha, nie będziesz iść za mną tutaj, prawda?
Tak to wygląda póki co, że podąża za mną. Idziemy do checkpointu. To była udana eksploracja. Wydaje mi się, że raz możemy wypaść z ciała naszego po prostu i do niego powrócić. Natomiast za drugim razem po prostu faktycznie zginiemy i nie wiem co wtedy. Czy odradzamy się z naszym ciałem gdzieś, czy też może trzeba to ciało odnaleźć. Jeżeli tak, to byłoby to hardkorowe. Wydaje mi się, że Grisha jest na później, no ja zadawałem jej czy jemu bardzo mizerne obrażenia, dlatego też przejdziemy sobie tutaj do kolegów. A ktoś do mnie strzela, czy mi się wydawało? Nacisnąłem stwardnienie przed zadaniem ataku, nie taki był plan, ale nie skończyło się to dla mnie jakimś dramatem. Szybki ten mieczyk dosyć jest, także podoba mi się to. Dodziabany. Walka z tymi kolesiami nie należy do trudnych. A i zobaczcie, skończyła mi się ta kondycja, która tutaj nazywa się czymś innym, czyli wydaje się, że jest jej bardzo dużo, ale wcale aż tak dużo nie jest. To spróbujmy może sparować takiego zioma. No jeżeli to było udane parowanie, to przyznam, że nie było trudne. A, teraz się na przykład nie udało. Spróbuję jeszcze raz. Za wcześnie. Czyli może jednak to wcale nie będzie takie łatwe, jak myślałem. Zjemy sobie grzybora. Obrzeżnik regeneruje 30 punktów życia. To nie jest nic nowego. A, dobra, i tu timing się liczy, żeby ripostę wyprowadzić. Czyli parowanie może być prostsze niż w Soulsach tutaj, natomiast wyprowadzenie krytyka może być już trudniejsze. Dobrze, tam na górze byłem. Może w prawo tu sobie pójdziemy. To jest ta wieża Fulgrim. Ja nie wiem, sobie wymyśliłem w poprzednim odcinku, że ten koleś tam się nazywa Fulgrim, ale to chyba nieprawda. Czyżby jakiś pierwszy, potężniejszy wróg? Czy NPC to jest? Jest to wróg. Dobra, sprawdźmy go. Chciałem to sparować, ale nie wiem, czy to było możliwe. Było możliwe. Ten atak, który teraz wyprowadził, był nieparowalny. Bo zaświeciło mi się właśnie to. Ta pieczęć do ripostowania się zaświeciła po prostu. No ale jego chyba nie ma co parować za bardzo. Wydaje mi się, że. Oj. Dobra, może jednak to parowanie nie jest takim głupim pomysłem. Mam nadzieję, że będzie więcej grzybków po drodze. A jednak ta kamienna forma była chyba lepszym wyborem na jego. Jaki jęk. No wybacz. Ten więzień na górze mówił o fanatykach, więc wydaje mi się, że ci wrogowie mogą być faktycznie fanatykami. No teraz skamienienie uratowało mi tyłek. Póki co jedyną taką faktyczną trudność, jaką tu widzę, to jest to, że faktyczną trudnością jest to, że nie za bardzo mam przedmioty do leczenia na ten moment. Chyba zjadanie pozostałości taru mnie nie leczy. Możemy to sobie ewentualnie sprawdzić. Może być tak, że to będzie robić więcej, na przykład po... A tam jest kusznik na górze chyba. Że może to będzie dawać jakieś inne efekty, kiedy faktycznie użyjemy tego 10 razy. Ja bym chciał w sumie przeraszować do kusznika. A on to ma więcej kolegów, dobra, to może jednak to nie jest taki najmądrzejszy pomysł. Chyba też w tym stwardnieniu mogę być tylko określony czas. Ała! No tak, bo ja nie miałem zdrowia przecież. Ha, byłem na hita teraz, tak?
Co tu jest napisane? Mors, coś tam, chyba po łacinie coś. No, to było harde. Przynajmniej dowiemy się, co się dzieje, kiedy umieram. Obstawiam, że tracę tar. Miałem też jeden punkt tego drugiego zasobu, nie wiem... Nie pamiętam, jak to się nazywało. Przebłysk chyba to był. You're awake. Good. Please, take this mask. It's not unlike my own. It reveals the way of all flesh. Beyond life and death. Where spirits pass across the threshold. But your spirit is bound here. Unwilling to go on. Perhaps it has an obligation left to fulfill. Wiadomo, że musiało być tajemniczo bardzo. I cóż, taru mam zero. Ten przebłysk mi pozostał, czyli utraciłem tar. Sprawdzimy, albo przynajmniej spróbujemy sprawdzić, czy ten tar tam został. Widzę też, że po moim zgonie grzybki się zrespiły, czyli możemy sobie je pozbierać. To jest bardzo dobra informacja. I wiemy już, jak odznaczać rzeczy, mianowicie po prostu tutaj w tym dolnym menu najeżdżamy i używamy kwadratu. Przywołuję cię z powrotem do siostry Genesy kosztem wszystkich twoich przebłysków. Użyj dwa razy więcej, to jest dziwnie przetłumaczone, źle po prostu moim zdaniem, aby ujawnić dalsze szczegóły tego przedmiotu. Dobra, czyli to jest taki rodzaj mrocznego znaku, czy... Właściwie nie tracimy do tego taru, czyli odpowiednika dusz, a używamy przebłysku. Niemniej przebłysk wygląda również na rzecz cenną. Wykonałem utwardzenie po wykonaniu ataku już. Zabawnie to wyglądało dosyć. No, trzeba naprawdę zwracać uwagę na tą staminę, bo jak się całą straci, to dosyć długo trwa, zanim się ją odzyska. Ej, czy on dostał obrażenia jeszcze po moim utwardzeniu? A ten miał mało zdrowia, tego już nie pamiętałem. Ale ta lutnia schizuje. W ogóle musimy sobie pograć na lutni, zaraz to zrobimy. Może musimy, no ja bym chciał po prostu raz w każdym odcinku. Ła. Te wnyki to jest parszywość, już ponad parszywościami wszelakimi. Dobra, pograjmy na gitarce i przy tym miłym akcencie, jakim jest brzmękolenie. Chyba faktycznie brzmi to trochę lepiej. Przy tym miłym brzdękaniu zachęcę was do subskrybowania kanału i pozostawienia łapki w górę pod filmem. Warto. Lecimy dalej. Myślę, że po prostu za każdym razem, jak będziemy pogrywać na lutni, to ta melodyjka będzie też coraz ładniejsza, mniej zafałszowana. A może z czasem będziemy poznawać zupełnie nowe melodie. Ciekawy smaczek, nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ na rozgrywkę faktycznie. Dobrze, czyli my szliśmy tu w górę. Tam też widzę, że coś jest napisane. Może to są pewnego rodzaju drogowskazy. Chciałbym jednak, żeby tylko ten duży mnie zaatakował póki co. I zobaczcie, tam coś się świeci na ziemi. Myślę, że to może być mój tar. Także na szczęście działa to jak w Soulsach. Będzie można tar odzyskać. Korci mnie próba ripostowania tego kolesia, ale on też właśnie zadaje te ataki. Ten był na przykład ripostowalny. To niestety wykonałem za późno, ale chyba nie zadał mi pełnych obrażeń. Kolejny atak będzie nieripostowalny. Dobra, atak z rozbiegu. Utwardzenie w kiepskim momencie. No i pięknie, o to chodziło. Widzę, że krytole będą sadzić tu naprawdę srogi demedżunek.
Także warto ich używać. O tobie zapomniałem. Przyznaję się bez hita. Okej, tam mamy dwie drogi jeszcze. No to będzie wszystko tu rozległe, bo... No po prostu jesteśmy chyba w środku mniej więcej mapy, tak mi się wydaje. Zastygły tar. Stary nektar, oleisty i zastygły. No wydaje mi się, że tar jest jakimś odpowiednikiem tutaj dusz. Też ten więzień prosił nas o zdobycie jakichś nasion taru, czy czegoś w tym guście. Jakoby miało go to uzdrowić, więc to może tar, nektar, czy tar, no właśnie, to w sumie tar to jest część słowa nektar. Też tak teraz sobie zdaję sprawę, tu jest tunel jakiś. W każdym razie, no to wydaje się jakąś, nie wiem, życiodajną esencją może. Też to leci z wrogów tutaj, których zabijemy, więc może oni jeszcze są utrzymani przy życiu właśnie dzięki tarowi. Pytanie, czy to jest jakaś rzecz, którą oni przyjmują sami z siebie, czy to jest podobnie rodzaj jakiejś klątwy, jak w Soulsach. A, tam jest duży koleżka też. No fajnie by było tego kusznika porobić. Wiedziałem, że ten się duży na mnie rzuci, kiedy do kusznika podbiegnę. Dlatego byłem przygotowany, żeby odejść. Trochę boję się walki z nim tutaj na tym obszarze, bo wydaje mi się, że standardowym zwyczajem dziabnek grzyba. Może być tak, że właśnie walka, jak się jest niżej od wroga, jest problematyczna. Nietrafione to było. No ten kusznik tam naprawdę niepokoi mnie bardzo, bo już też się zdrowiem zrobiło, ze zdrowiem się zrobiło niewesoło, nie mam nic do leczenia. Wow. No, trzeba na spokojnie spróbować podejść do tematu. Mam już skamienienie. Bałem się, że ten kusznik mi skamienienie usunie, a potem dostanę z halabardy i to było zło. Dobra, duży zginął. Nie zmienia to sytuacji mojego zdrowia. W sumie mogę jeszcze raz wypaść z mojego ciała i do niego powrócić, więc może jeszcze nie powinienem tak tragizować aż bardzo. Kusznik, co ciekawe, chyba nie wyciąga broni do walki w zwarciu w momencie, kiedy do niego podchodzimy, tylko dalej próbuje do nas strzelać. Ostatni wróg z worem na głowie w tym fragmencie lokacji. Chyba mogę tkwić w tej formie tak długo, jak mi się to podoba. Pieczony szczur. Myślę, że pieczony szczur to jest rzecz, której spróbuję. Widzicie, też znajdujemy przedmioty w sumie, które mają dosyć enigmatyczny opis. Nie wiemy, jak działają. Trzeba je spożyć, żeby się dowiedzieć. A jednocześnie no, był ten grzybek na przykład, który mnie zatruł. Aczkolwiek coś mi świta z let's playa, którego oglądałem, że niewykluczone, że jak tych grzybków podjemy więcej, to one będą dawały nam dobry efekt z czasem. W ogóle znajomość mam już na poziomie 5, mimo że użyłem tego raz. To jest też dziwna sprawa. Czy jedno spożycie tego grzybka dało mi aż 5 punktów? Być może. Spróbujmy w każdym razie szczura. Może ja bym sobie ustawił go tutaj. I teraz do góry trzeba zrobić. Regeneracja 35 punktów życia przez 10 sekund. Pochłania zdecydowanie. Aha, zdecydowanie to jest moja stamina chyba, tak? Czyli coś za coś. Spożycie tego trochę tej staminy mi zabiera. Czy tu jest jakiś kuferek do otwarcia, czy tak tutaj przybiegłem, żeby szczura zdobyć i właściwie to tyle? Oczywiście trochę taru też wleciało, ale... Serio? Tutaj nic ciekawego nie znajdę już?
Dobra, może coś tu znalazłem, a nawet nie pamiętam. To co, wchodzimy w takim razie do tunelu, zobaczymy, gdzie to nas poprowadzi. Czy to nie jest powrót do tego grobowca? Jest to powrót do tego grobowca. A zatem chyba możemy sobie nawet odpocząć u tej koleżanki. I przy okazji też chyba możemy pierwsze ulepszenie wykupić. Bo... aha, tylko przebłyski są potrzebne. Dwa. Jeszcze było coś takiego taniego też. Nagromadzenie przezorności. Uzyskanie przebłysku daje szansę na przywrócenie zdrowia. Nie wiem w ogóle w jakim momencie poza spożywaniem tych przebłysków faktycznie przebłysk nam się nabija. Więc trochę ciężko mi ocenić przydatność tej umiejętności. To są już bardzo drogie rzeczy. Ale no, to się rzadko mi na razie zdarza. Tak, raczej nie zabijam dwóch wrogów w bardzo krótkim odstępie. Więc może to nagromadzenie przezorności sobie ogarniemy. Tylko muszę w takim razie spożyć tenże przebłysk. O, dwa punkty dostałem teraz aż. Ha. To ciekawe, poprzednie był jeden. I co? W takim razie weźmiemy sobie to. Nagromadzenie przezorności. How else could he know so much about me? He had condemned himself with each utterance. Zastanawiam się też, dlaczego w menu przy kółku mamy słowo blisko. Bo to służy do wychodzenia, do cofnięcia. Też chyba jest to, jak sądzę, błąd w tłumaczeniu, chyba że jest jakiś zamysł twórców, którego jeszcze nie czaję. Dobrze, czyli ponownie właściwie musimy przejść ten rejon. Grzybki się elegancko odnowiły, czyli po prostu no, trzeba w tej grze uprawiać intensywne grzybobranie i wtedy będziemy mieli przedmioty do leczenia. Aczkolwiek ja mam raz jeden tego grzybka, dlaczego? Przecież zebrałem dwa... aha, bo zebrałem pewnie ten zarodnik taru też, okej, okay, to... tłumaczy dużo rzeczy. Nie wiem, czy przebieganie wrogów tutaj jest dobrym... konceptem. Ten jak się przestraszył aż. O, dwa mocne ciosy zrobiły niezłą robotę. Kurde, oni schodzą od tego kombosa. Wpadłem we wnyki, dobra. Czyli agresywna postawa może tu mieć sens. Utwardzenie w dziwnym momencie. Wyruszamy zatem coś... aha, to odzyskałem moje utwardzenie. Cały czas ten dźwięk nie schizuje. Byłem tam, no to teraz pójdziemy tutaj i będziemy tak sobie po prostu różne rejony badać. Uwaga, wnyki, wnyki. A to jeszcze pułapka jakaś na jakieś zwierzę. No dobra, czaję, że za dużo jedzenia tu nie ma, więc ci fanatycy mogą różne pułapki zostawiać. Co to było? To był bełt, czy ktoś kamieniem we mnie rzucił? Tak, tam jest kusznik. Nawet dwóch kuszników. Ole, ten jak postanowił. Zastanawiałem się właśnie, czy mogę zadawać obrażenia dwóm wrogom jednocześnie i mogę. No w tym przypadku nawet opcja... to ulepszenie, które mówiło o zabiciu dwóch wrogów w krótkim czasie. Zadziałałoby. A jednak walczą w zwarciu, jak podejdziemy. Ale te jęki w trakcie agonii wydają z siebie dosyć straszliwe. Bo tu oczywiście były problemy ze staminą, która nazywa się w tej grze inaczej jakoś. Ja tego nie zapamiętałem jeszcze. Gniew to był? Nie.
wytrwałość, może coś takiego. Pozostałość taru, szczur. Dobrze, no widzę, że po prostu jak ogarniemy walkę bezstratną z tymi wrogami, no to mamy tutaj takie farmy trochę tych przedmiotów leczących. Okej, okay, tu jest zeskok i to jest druga strona zupełnie. Ja chciałem najpierw tutaj jeszcze dla porządku eksploracji w tę stronę pójść. Tak się rozglądam, czy jeszcze wiecie, jakichś nie ma grzybków, czegoś może. Już zauważyłem, że potrafią przedmioty tutaj być konkretnie pochowane. Słyszałem, jakby ktoś coś mówił. Ale to chyba nie ten fanatyk tutaj, co? Na nich chyba nie ma nawet za bardzo co tego utwardzenia wykorzystywać. Na tych pomniejszych wrogach. Bardzo, bardzo przydatny jest tutaj ten atak z wyskoku. Łatwiej go wykonać chyba niż w Soulsach. To niewiele brakowało, żebym dostał obrażenia. Wygląda też efektownie całkiem ta walka mieczem ze strony naszego bohatera. Właśnie dwa słabe ciosy i na trzeci, kiedy zrobimy mocny, to jest ten atak jelcem. To wygląda naprawdę dobrze, jeszcze jak się w międzyczasie utwardzimy, to robi robotę. Okej, okay, zjem sobie grzyba. Już mamy nabite 6 punktów wiedzy na temat grzyba. Jeszcze 4 i będziemy w zasadzie profesjonalnym grzybiarzem. Mam też taką obserwację, bo już obejrzałem sobie poprzedni odcinek, który nagrałem, że bardziej mroczna i poważna wydaje mi się ta gra, kiedy w nią nie gram, a kiedy oglądam mojego let's playa. Dobrze, panowie, ale ja tak, kurde, trochę się obawiam walki z wami. Dobra, tego chciałem dobić. Chyba mam takie ustawienie włączone, że pasek zdrowia wroga widać tylko przez jakiś czas po zadaniu obrażeń. No, widzicie, teraz mimo że on jest oznaczony, to tego paska zdrowia nie ma. Więc to jest dosyć duże utrudnienie. Można to ustawienie zmienić sobie w menu gry. Póki co spróbuję grać w ten sposób. Jest to ciekawa rzecz. Dostałem z tego bełtu, on chyba się odbił od mojej zbroi, ale... Ale obrażenia wjechały z pewnością. To był dziwny unik. Gałkę miałem wychyloną w drugą stronę zupełnie. Nie ma niestety drugiego ataku w kombosie w momencie, kiedy podnieść bimber gorszej jakości. Ciekawe, że to jest napisane, kiedy próbujemy to podnieść. Po ataku z wyskoku nie ma drugiego ataku w kombosie. Jest chwila przerwy i chyba, że słaby jest. Nie, słabego ataku też nie ma. No, ma to sens jak najbardziej, myślę. Chyba na dole się duży striggerował, co? Ciekaw jestem, bo tego też nie pamiętam, na ile będą różnorodni wrogowie, ilu będzie bossów i tak dalej. Póki co mamy, myślę, że ze 4 typy tych pomniejszych wrogów i jeden typ tego luja z halabardą. Więcej szczurów. No to mi się podoba, że trochę zdobywamy szamy. Ale dlaczego? Wydawało mi się, że miałem jeszcze szczury, a może zjadłem. Aha, bo grzyba miałem jednego, więc faktycznie konsumowałem szczury. Dobrze, niech wam będzie. Czy tutaj jakieś większe zagrożenia? Tam siedzi też chyba ten koleś z halabardą duży. Więc poczekam może, żeby ten fanatyk tutaj mnie zauważył. Chodź, chodź, kolego, chodź. Nie mamy nic, co zadawałoby obrażenia na dystans. Żadna z powłok, które można zdobyć, raczej nie jest postacią magiczną i nie wiem, czy będziemy mieli cokolwiek takiego, żeby te obrażenia, te raczej ataki na dystans wykonywać. To jest dwóch z halabardą.
Nie przesadziliście troszkę, aby... Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze tutaj może. O, jest jakaś znajdźka, może coś do leczenia? Grzybek chyba będzie, pytanie... A nie, tego grzybka już zebrałem. Czyli tu byłem, ale tu jeszcze nie zajrzałem. No, ten grzybek może być przydatny. Jak sobie z nimi poradzić mądrze? To nie było najmądrzejsze, ja już tego grzyba konsumuję. Ej, co się w ogóle... Ja przez jedzenie grzyba byłem taki spowolniony? Czy stamina mi się skończyła? Tu się zablokowałem na nagrobkach w ogóle. Ej, co za hamowa? Dobra, tędy można było uciec. Tylko w jedną stronę. No nie mam nic do leczenia już zupełnie, a oni we dwóch są po prostu straszliwi jacyś. No już mnie wyrzucili z powłoki. Zauważyłem, że nie ma co w tej powłoce próbować walczyć raczej z wrogami, więc spróbuję ich odciągnąć od mojego ciała i... wtedy do niego podbiec faktycznie. A ciało, powłoka, no to chyba zamiennie możemy używać. Nie najciekawsze miejsce na tę powłokę. Dobra. Oni się rozdzielili, tak? No to ma... dla mnie... raczej... dobry wpływ, ale... No chodź tu na dół, bo tam się nie da z tym walczyć. Gdzie on wlazł w ogóle? To jest bug na bank. On nie powinien tam... To było chamskie. Trzeci atak jeszcze? Okrutni są ci wrogowie. Nie wiem, teraz chyba ten po prawej był bardziej zraniony. Tak, to on. Ale nadal mam mnóstwo zdrowia. Muszę czekać chyba, aż mi się ta osłona odnowi. No i stamina zdecydowanie, bo ze staminą nie jest lekko. Chyba trochę ich trzeba ponamanewrować tutaj. Naprawdę jest to... znacznie trudniejsze niż by się mogło wydawać. Okej, no z jednym już powinno to się raczej udać, o ile nie złamię tego w jakiś wybitny sposób. Żeby tylko nie być greedy. A i faktycznie przy tej walce naprawdę to, że... niepotrzebnie się utwardzałem teraz. To, że sobie włączyłem to ustawienie, że widzę pasek zdrowia wrogów tylko przez jakiś czas. Zdobyty przedmiot Bimber najwyższej jakości. Do czego służy Bimber? To jest pytanie. Można by go było spożyć, ale trochę się cykam. No faktycznie to, że ten pasek zdrowia znika, to jest duże utrudnienie. To podsumowując to, co chciałem powiedzieć, próbowałem powiedzieć. Mamy tu jeden tunel i nim jeszcze nie szedłem. Oraz kolejny tunel jest, a właściwie, no też poniekąd tunel powiedzmy, ale raczej takie bardziej otwarte przejście. Zobaczmy, co tu jest napisane. Spoczywa w grobowcu, najbardziej bezbronna z nienarodzonych. Jego ochrona to wszystko, co ma do zaoferowania. Lojalna dusza modli się o jej narodziny, odmawiając odpoczynku bez względu na to, jak bardzo jest warta, jak bardzo jego warta jest... męcząca. Aha, dobra, warta, w sensie, że... rozumiem. Warta, myślałem o wartości, tak? A tu chodzi o wartę jako pełnienie warty, że ochrona jakiegoś miejsca, tak? Czuwanie w tym sensie. I zastanawiam się, no dobra, może chodźmy tędy. Zdrowia brak. Więc trochę to wygląda mi na misję samobójczą. Kurde, jak oni sobie grają na tych gitarkach, na tych lutniach raczej, to czuję, że to ja jestem tutaj ten zły. O nie, znowu duży koleś. No
Na dużego by się naprawdę przydało nauczyć riposte. No właśnie, o to chodzi. O to. Czy ta riposta mnie wyleczyła, czy mi się wydaje, bo... A on jeszcze żyje. A tego już przeżyć nie mógł. Jego kumpel się przestraszył. No dobra, ale... Chciałem wykonać ripostę, bo jeżeli mnie to leczy, no to jest to super opcja. Teraz w ogóle pomyliłem guziki. Wykonałem parowanie, mimo że nie chciałem tego robić. Chciałem coś do leczenia, nie mam nic absolutnie. No to czekamy na utwardzenie. Jeden zginął. No i co, ten już... Nie powinien stanowić problemu, ale jak widać może, nie? Bo ja naprawdę momentami nie za bardzo wiem, co robię w tej grze. Powiedz, że coś do leczenia z ciebie wypadło. Gotowana żaba. To brzmi jak żarcie ze Shreka to jest. Gotowana żaba wydaje się być kolejną rzeczą, która może leczyć. Mdła, ale pożywna przekąska dla wyczerpanego podróżnika. Te opisy coś tam nam mówią jednak, co jest napisane przy szczurze. W Folgrim jest to powszechne... Jest to powszechne, targane przez brak potwierdzenia i płytkość. Ciekawe. Dobra, nie za bardzo czaję ten opis na razie. Pewnie jak będę oglądał już nagrany odcinek, to będę doskonale wiedział, o co chodzi. Przedmieścia Folgrim. No to mamy nową lokację. Udało się do niej jakoś dotrzeć. Czy to można zniszczyć? Można. I to nam odblokowuje tunel jakiś do miejscówy, która zapewne jest mroczna, jak sądzę. A co, tu nie mogę już wrócić? Mogę, tylko musiałem zniszczyć te belki. Dobrze, zjedzmy tę żabę sobie w takiej sytuacji. Regeneracja wytrzymałości. Tu widzę, że są wrogowie. Tam jest też wejście do jakiegoś... do jakiejś twierdzy czy zamku. Sprawdźmy to, bo coś mnie to korci, żeby tutaj wejść. Może tu jakieś by było... Wydaje mi się, że jakieś ciało było w takiej jaskini. Jest wróg i chyba jest faktycznie też powłoka, ale ten wróg na pewno będzie ciężkim przeciwnikiem. O, to jest w ogóle boss! Nie wiem, czy wchodzenie tu bez zdrowia było sensowną rzeczą. Ale próbowałem akurat ripostować w momencie, kiedy on wykonywał atak nieripostowalny. Ale widzę, że ładnie go stagerują te ataki. I można go faktycznie zripostować, aczkolwiek... Czy to jest efektywne? O kurde. I zabił mnie już, tak? No tak, no bo nie miałem tej białej kropki. Dobrze, ale znaleźliśmy drogę do kolejnej powłoki, do kolejnego ciała, czyli do kolejnej klasy postaci, ale pytanie, czy da się tam przebiegać jakoś, czy da się dobiec do tego tunelu na przykład i kliknąć sobie... Dzięki za bezpieczeństwo dla mojego ciała. Pytanie, czy da się tam przebiec. I myślę, że to sprawdzimy teraz, ponieważ ta walka ze wszystkimi wrogami wydaje się dosyć absurdalnym pomysłem. Bo jeszcze trzeba z bossem zawalczyć, więc utrata tej białej kropeczki, czyli jednego życia, nazwijmy to, oraz przedmiotów do leczenia, co w tym przypadku to są te dwa grzyby, wydaje się nietrafionym pomysłem zwyczajnie. Więc przebiegamy i zobaczymy, jak ta gra reaguje na takie zachowania. Czy wrogowie odpuszczają, czy niechętnie? No raczej za mną nie biegną, czyli to myślę, że może zadziałać. Pytanie, gdzie ja szedłem? W lewo, prawda? Bo tam prosto jeszcze... Nie kojarzę tej miejscowy raczej. Okej, biegniemy tak zupełnie... od razu do tego tunelu. W ogóle za bardzo się zastanawiając. Największy problem z tym tunelem dla mnie polega, nie z tunelem, a z bossem, polega na tym,
że bardzo szybko kończy mi się stamina. Ej, to nie jest to przejście, którym ja chciałem iść. To wychodzę bardzo niedobrze. Aha, ale to chyba też jest miejscówa, w której byliśmy wcześniej, bliżej początku odcinka. Jednak no, wygląda na to, że te tunele chronią nas przed wrogami. Oni nas nie gonią w tunelach. I możemy przede wszystkim do nich wejść w ogóle, także kiedy atakuje nas wróg. Czyli jest to dobra opcja na ucieczkę. Tu jest grzybek, ale chyba trujący. Tak, oraz grzybek leczący, czyli mamy dwa grzybki leczące. To nie jest dużo. Nie pamiętam, czy jak się wróci do swojego ciała po pierwszym zgonie, czy tam wtedy mamy znowu pełnię hapsa. Prawdopodobnie się przekonamy o tym teraz, bo wchodzimy na bossa. Ej, w ogóle moje ciało tutaj jest. To, które utraciłem w trakcie walki z nim. Czyli to też jest mój tar? Może być. Tar fajnie by było odzyskać, jeszcze jasno, dziwnie się kamera ustawiła. Stagerują go moje ataki, to jest bardzo dobra wieść. Chyba... próba ripostowania go raczej nie jest najlepszą opcją. Czy mi się odnawia stamina w trakcie, kiedy jestem skamieniony? To też jest ciekawe. Ja chyba jestem zbyt bierny wobec tego wroga. Bo skoro go staggeruję, to może słusznym byłoby częstsze atakowanie go. Nie wiem za bardzo naprawdę, kiedy miałbym staminę sobie odnawiać, bo on albo... chyba za dużo też po prostu tych uników robiłem. Na pewno tego dochwytu trzeba unikać. Bo ty mnie ostatnio zabił. Utwardzenie bez sensu było teraz. Stamina to jest... stawa w walce z tym kolesiem. Oj, nie udało się go zastagerować. Grzybek wjeżdża. Ech, nie zdążyłem niestety. Ach, od razu atakuje. Nie, zbyt greedy to było. Jaki ty jesteś natarczywy? Albo jestem zbyt mało wylewelowany jak na tego wroga. Albo jeszcze go nie ogarniam, albo on naprawdę jest hardkorowy. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Nie wiem, czy go nie odpuścić w tym momencie. Chociaż potencjalnie no, prawie połowę zdrowia mu chyba zabrałem, więc gdybym nie robił panik uników, to mogłoby to mieć sens. Zobaczymy, jak czas odcinka. No są 44 minuta, dobiega końca. W związku z tym póki co sobie odpuścimy, ale na pewno w następnym odcinku jeszcze spróbuję go dojechać. Tymczasem dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia.